Co? W takim namiocie to fajnie by było spać. Wiesz, jakaś żmija podejdzie. No. Myślisz, żeby tak było? No nie, to są Bieszczady, pojebane one są. No. Ty, ale tu się pozmieniało, jak my byli. A nie jest tam ten cały taras z basenem. Tam jest basen, kurwa, tu no. Jest jezioro jakby. Ale nie, no ładnie to wygląda. Ale wiesz, ktoś ci się może włamać. A to co możesz wynająć? No ale ktoś ci się może z łatwością włamać. I co ludzie siedzą? Ale strono. No ale ktoś ci się może tu włamać bez problemu. Do takiego domku. Do takiego namiotu. Także słuchajcie, jesteśmy na... Ani prądu, ani jesteśmy na Solinie, pozdrawiamy. Dajcie łapkę, subskrybujcie kanał. Nagrywamy Polskę i tylko Polskę. No dokładnie. Solino ma swój klimat, także fajnie tu czasami przylecieć na chwilę. Ja lubię tutaj zaglądnąć, ale wiadomo, woda jakiegoś szału nie robi, bo to jest słodka woda. No w miarę czysta jest, ale ciepła też nie jest. No. Wiadomo, że to zimna rzeka górska wpływa tutaj, to ciepło nie jest. Musi być naprawdę ciepło, żeby się tutaj nagrzało. Ale klimacik jest fajny. Tak dla relaksu warto przyjechać. Tu wam jeszcze pokażę. Pospacerować sobie można.
ty co myślisz? Fajnie to było kiedyś. Jak się nie jeździło za granicę. No. I człowiek nie miał rozeznania. Ale Bieszczady mają swój klimat, no bo wiadomo, jest troszeczkę mniej ludzi niż w innych rejonach i warto przyjechać raz na jakiś czas. Raz na jakiś czas, tak jak powtarzam. Tyle. Jak to gadają, żyć wszystko i wyjedź w Bieszczady. Na Bieszczady nie ma rady. No i uciekamy, jedziemy. Zachód słońca. Jeszcze pójdziemy na Solinę zajrzeć na zaporę. Obczajmy tą wodę, jaka ta woda jest. Ja mam klapeczki. O. Woda taka zimna jak w Dunajcu. O. Na koniec wyszło słoneczko, także uciekamy. No, uciekamy, bo komary gryzą. Ale przyjechać na 2-3 dni. Tak sobie przyjechać na weekend, czy nawet w tygodniu, jak nie ma ludzi, bo to, patrzcie, jest weekend, Boże Ciało i tu jest puściutko, tak? No to nie ma za dużo ludzi. Słuchajcie, patrzcie, tu jest polańczyk, deptaczek, także no. Tak. Na plaży w tym sumie się nie jest. Ale ładnie tutaj jest, taki klimacik, wykoszona trawka. To jest taki klimat morskiego, polskiego morza. Morza, taki klimat. Ale nie, nad polskim morzem jest lepiej, bo są fale. No. I morze, wiesz, o co chodzi. Ale tutaj ten lasek, o to chodzi. I to miasteczko to ma taki vibe trochę. Wiesz, o co chodzi? No. Także pozdrawiam z Polańczyka. To był szybki wypad, jednodniowy. Dejcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, hej! Tutaj macie kolejkę nową. Zrobili na drugą stronę Soliny. Takie ładne kasomaty. Pięknie to zrobili. Ile bilety? 49 zł. I tu się wychodzi. No i słuchajcie, nie udało się za dnia zobaczyć zapory. Także jesteśmy już na zachodzie słońca. Na pewno jakość filmu już nie będzie zadowalająca, ale na pewno coś tam jeszcze widać, bo jest oświetlone. Także Solina tak wygląda nocą. No a w dzień to pewnie
W dzień to pewnie dużo ludzi już nagrywa. A w nocy tak wygląda. Solina, zapora. No i fajnie tu przyjechać czasami. Jak kto lubi. Wiadomo, że z takich miejscowości jak z Krakowa, czy od nas, z Zakopanego, to 250 km blisko jest. Nie udało się mi tutaj dotrzeć za dnia. No byłem chwilę, ale było kilka rzeczy do zrobienia, no i tak zeszło. Zeszło po prostu i jestem wieczorkiem, ale wieczorkiem też jest fajnie.